PZL otrzymał zamówienie na budowę samolotu w 1935 roku. Projektem zajął się wówczas inżynier Siebold, jakim Luk wraz z jego zespołem. Wicher był nowoczesnym samolotem pasażerskim, odpowiednikiem ówczesnych samolotów zagranicznych. Samolot okazał się być gorszy od swoich rywali i PLL Lot wycofał się z zakupu 10 jego egzemplarzy. KZL, próbując przedłużyć serię samolotu, zamówił kilka egzemplarzy w wersji wojskowej. Po anulowaniu przez PLL Lot zamówienia w 1935 roku sprawa przedłużenia serii straciła sens. Jedyny obrót samolotu odbył się 12 marca 1938 roku. Sterował nim Bolesław Koleński. Po wybuchu II wojny światowej Wicher został przejęty przez wojska radzieckie i po naprawie awarii podwozia przetransportowany do Moskwy.